Już ponad pół wieku liczy sobie spółdzielnia mieszkaniowa Górnik. Uroczyste obchody 55-lecia powstania odbyły się w sobotę na stadionie Azotani, a także w sali konferencyjnej przy ulicy Sportowej. W związku z tym, że w tym roku obchody zbiegły się z Dniem Dziecka, to spółdzielnia postanowiła w dużej mierze poświęcić obchody najmłodszym. No tak się składa, że 1 czerwca to jest również Międzynarodowy Dzień Dziecka. No i przyjęliśmy dzisiaj taką zasadę. Zawsze staraliśmy się w lipcu na Dzień Spółdzielcy robić festyny. Teraz przyjęliśmy, że robimy to w pobliżu Dnia Dziecka. No i sytuacja tak wygląda, że ten festyn jest nacechowany na spółdzielca, na jego rodzinę, na dzieci. A w ogóle mówimy, że to jest spółdzielnia, spółdzielcy robią festyn dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich dzieci. Spółdzielnia mieszkaniowa Górnik zrzesza około 20 tysięcy mieszkańców z kilku osiedli w całym mieście. Oficjalne obchody jubileuszu zainaugurowano na stadionie Azotani. To tam punktualnie o godzinie 10 odbyło się uroczyste otwarcie. Na scenie pojawił się zarząd i przewodniczący Rady Nadzorczej Ireneusz Guja, Maciej Bochenek oraz Andrzej Zając, którzy dokonali uroczystego otwarcia festynu. Wraz z powitaniem gości przez Macieja Bochenka w górę poszybowało około 100 gołębi. Proszę Państwa, w takim razie oficjalnie mówię, uważam, że festyn z okazji 55. rocznicy Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie uważam za otwarty. Następnie na scenie swoje umiejętności taneczne i wokalne prezentowali uczniowie jaworznickich szkół i przedszkoli. Wystąpiły dzieci z przedszkola miejskiego nr 12, przedszkola miejskiego nr 26, szkoły podstawowej nr 15, a także gimnazjum nr 4. Nie zabrakło programu w wykonaniu Klubu Młodzieżowego Podłęże. Poza występami scenicznymi na stadionie sporo się działo. Dla dzieci przygotowano m.in. gigantyczne piłkarzyki, ściankę wspinaczkową, rodeo, balonowe zoo, zjeżdżalnie, dmuchany zamek, trampoliny, suchy basen z piłeczkami i kule wodne. Każdy mógł skorzystać ze słodkiego poczęstunku w postaci waty cukrowej i popcornu. Tam jakie atrakcje Wam się najbardziej podobają na festynie? No, piłkarzyki. Czemu akurat? Nie wiem, bo lubimy grać w piłkę nożną. Dobrze jest, dużo ludzi, nawet popadało trochę, teraz jest ciepło. Miło i sympatycznie. Które atrakcje najciekawsze? Wszystkie są fajne, tylko trzeba pozbierać się trochę. Dzieci oczywiście zadowolone są, jak takie imprezy się odbywają. No, tylko mówię, no więcej powinno być takich imprez. Bardzo dobrze, bardzo ładne jest, wszystkiego jest pod dostatkiem. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona. A zarazem zaskoczona, że taka fajna impreza i pogoda przede wszystkim nam dopisała. Widzę, że fajnie, fajnie. No bardzo mi się podoba, bardzo dużo atrakcji dla dzieci przede wszystkim. No czekamy na coś dla nas na wieczór. Super, dobrze. Mi się bardzo podobały tamte auta, bo mogliśmy sobie posiedzieć. Mi się najbardziej podobały też te auta i bronie. Ślicznie zorganizowane. Bardzo się podoba, bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Bardzo dziękujemy, jest naprawdę świetnie. Punktualnie o godzinie 13 w sali konferencyjnej przy ulicy Sportowej odbyła się krótka konferencja, podczas której przyznano specjalne wyróżnienia. W konferencji wziął udział marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, który gratulował spółdzielni tego dostojnego jubileuszu. Dużo spokoju, jeśli chodzi o prawo spółdzielcze, o przyszłość spółdzielni. Natomiast no to, żeby się tam dobrze mieszkało, tak, żeby spółdzielcy dobrze się gospodarowali, samo się gospodarzyli i żeby budowali takie wspólnoty ku wspólnemu celowi, tak, wspólnemu zamieszkiwania w jakiejś przestrzeni. Na sali zasiedli także radni, pracownicy, przedsiębiorcy i przyjaciele spółdzielni. Dużo się zmieniło i wiele się zmienia i tutaj wielkie ukłony dla zarządu i dla Rady Nadzorczej tej spółdzielni, która w taki dosyć istotny sposób dba o wizerunek spółdzielni, o to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej i żeby te wszystkie udogodnienia, które są wprowadzane, sukcesywnie mieszkańcy z nich mogli korzystać. Spółdzielczość jest dobrem samym w sobie tutaj. Na tej sali podczas uroczystości powiedziano, że dzisiaj deweloperzy budują prywatne osiedla, osiedla odgrodzone od reszty społeczeństwa, na których nie ma wstępu dziecko nawet na zwyczajny plac zabaw. Tego na spółdzielniach otwartych dla mieszkańców nie ma miejsca.
To jest spółdzielnia otwarta dla wszystkich, mieszkańców. Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było przyznanie spółdzielni mieszkaniowej Górnik odznaki honorowej za zasługi rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polski, którą przyznał minister gospodarki. Wyróżnieni zostali również pracownicy. Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczone zostały Krystyna Jezierska, Barbara Kiwaczycka, a srebrnym medalem Aneta Stanek. Odznaki zasłużonego działacza ruchu spółdzielczego otrzymali Kazimierz Jawor, Kazimierz Małutowski, Krystyna Miszczyńska, Aleksander Nowak, Janusz Siwczyński, Piotr Sowisło i Józef Szyndler. Natomiast wyróżnienia otrzymali Mieczysław Danelczyk, Antoni Pietrewicz, Lucyna Baran, Mariusz Baran, Tadeusz Cygan, Tadeusz Jarząbek, Teresa Jurgaś, Jacek Kuś, Stanisław Peła i Barbara Karweta. Po części oficjalnej uczestnicy jubileuszu przeniesie się ponownie na stadion Azotani, gdzie o godzinie 15 dokonano kolejnego uroczystego otwarcia. W odróżnieniu od porannego otwarcia tym razem w górę poszybowało 100 kolorowych balonów. Proszę Państwa, dla uczczenia tej 55. rocznicy znosimy wszystko, co jest, żeby słoneczko nam nie zagasło. Bardzo prosimy. Następnie przeprowadzono pokaz musztry paradnej Orkiestry Wojska Polskiego. Jednym z punktów, który szczególnie spodobał się Jaworznianom, był pokaz dynamiczny oddziału antyterrorystycznego w wykonaniu żołnierzy 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego imienia generała dywizji Edwina Rozłubirskiego. Mogliśmy zobaczyć pokaz militarny, walki wręcz, było sporo wybuchów i wystrzałów. Ciosu oraz bloku, która ma na celu unieszkodliwienie jednego lub wielu przeciwników w jak najkrótszym czasie. Kata jest również stosowana w wielu sztukach walki, sztukach wschodu. Zaprezentowano także kaskaderskie wręcz umiejętności rozbijania płyt chodnikowych na brzuchach i plecach najodważniejszych śmiałków. Jak widać, było efektownie, było mocno. Dla spragnionych humoru wystąpił kabaret biesiadny Biesiada Polska. Czy Jasinku choć raz zobaczyła, do studzienki za tobą wskoczyła. Boga studzienko, czy mam do cię skoczyć za moim Jasienkiem, co ma czarne oczy. Zwieńczeniem obchodów 55-lecia istnienia spółdzielni mieszkaniowej Górnik były koncerty Shakira Imitation, czyli grupy, która zaprezentowała największe przeboje znanej artystki Shakiry, a także koncert zespołu Acapulco. Na koniec przeprowadzono jeszcze pokaz laserowy. Jeszcze mocniej! I do góry! Ebola, woła, sysa! Tu mego narkosiwa! Ebola, woła, kome! 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 Tu mego
Obchody można zaliczyć do udanych. Świętowanie się zakończyło i czas wrócić do ciężkiej pracy. Choć jak komentuje przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik Maciej Bochenek, wszystkie prace w spółdzielni są wykonywane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem. A w ubiegłych latach wykonano ich naprawdę sporo, bo warto przytoczyć choćby termomodernizację budynków, odnowienie elewacji i wiele, wiele innych prac. Przy modernizacji spółdzielni pracuje 12 różnych wysoko wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Termomodernizacja, dźwigi, wymiennikownie, ciepło-zimno, wszystkie sprawy związane z mediami i tak dalej. Tego jest mnóstwo i to wszystko się odbywa właściwie bez przeszkód. Jeden drugim nie wchodzi w drogę. Cały czas jest modernizowane, a chcemy modernizować. Czy modernizujemy bloki w ten sposób, że my na dobrą sprawę wchodzimy i modernizujemy wtedy, kiedy można jedno i drugie w jednym czasie. Żeby się nie cofać, żeby następna ekipa, następna firma nie niszczyła tego, co zrobił poprzednik. Dlatego czasami jest tak, że jest w jednym bloku cały zbiór różnych firm, które ze sobą współpracują.